mikrofon bliżej. Cześć Amadi. Siema. Sobie odpaliłem live'a. Dzwonię do ciebie z live'a. Jestem na live'ie, tak? Tak, jesteś na live'ie. Wyjdź z żabki. Tak, spoko, wyjdź z żabki. No już jestem, no. Słuchaj, bo widziałem. No. Że oglądałem całego w tym momencie, że można powiedzieć, że Cage'a, bo nie był to face to face, bo nie było Macie Neumana. Widziałem telefon do ciebie i nie wiem, czy czytałeś czat, ale chciałbym to wyjaśnić, nie, bo wiele osób po prostu pisało i mówiłeś, że było tak słychać, jakbyś po prostu no wręcz płakał. I chciałbym to wyjaśnić. Wiesz, co chujową sytuację miałem, bo człowieku, byłem na sali i było coś takiego, że nie mogłem za bardzo rozmawiać, no bo wokół mnie było mnóstwo ludzi, no a kupię jakby. No tak, słyszałem twoje ucena w ogóle, był sobą. Odszedłem, więc wyszedłem jakby z sali, jest taki korytarz duży, no ale tam jest, są też inne rzeczy niż sala i ochroniarz. I tak, mój trener ciągle naciskał, żebym przestał tak głośno mówić, ochroniarz się na mnie gapił, a byłem pod presją sytuacji i musiałem odpowiadać, wiesz. Po prostu cicho i po prostu mówiłem cicho i to mogło tak brzmieć, wiesz, o co mi chodzi. No tak brzmiało, jakby ci się głos złamał, powiem szczerze. No, i myślę, co, że... Nie, to była kwestia tego, że... Wiesz co, że dostawałem nerwa lekkiego podczas gadki, a nie mogłem się wypowiedzieć, no bo to tak jakbyś był w miejscu, a akurat byłem świeżo po treningu i ze spoconą koszulką, wiesz, jeszcze nie ubrany w 100%. Jasne, bo jasne. Jak Lipski do mnie zadzwonił, możesz się go spytać, to człowieku, ja miałem, akurat byłem po takiej serii, gdzie w ogóle nie mogłem złapać oddechu, jak odebrałem to i Lipski mówi, co ci? Ja mówię, że na treningu i powiedział, że za 10 minut zadzwonicie. No ja przez te 10 minut, wiesz, doszedłem do siebie, złapałem oddech i tyle, no co mam ci powiedzieć, kurwa stary, jak płakać, jak ja kurwa Kasiuszowi w oczy wszystko mówiłem, na żywo kurwa tyle razy mu mówiłem, że się go nie boję, więc co mam się go bać przez kabel? Tym bardziej, kurwa, wszyscy znają mnie z Koza Cienia, tylko no nie wchodzę w żadne gówno burzę, tylko że Kasiusz nie rozumie tego, że jakby ja go nie zaczepiam i czekam, bo wydaje mi się, że się uspokoi, ale jak się nie uspokoi, to no kurwa, no stary, no ja nie jestem jakimś śmieciem, żeby dawać sobą pomiatać, to dostanie ze mną, kurwa, realny konflikt, to kurwa pójdę z nim na 100% wojnę, tylko głupio mi jest i z kim byłem kolegą na wojnę i ja go nie zaczepiam, ja mam na niego wyjebane. A on ciągle mnie zaczepia, no ale kurwa, no akurat, no co ty, ja tam mówiłem na spokojnie po prostu, bo musiałem mówić ciszej, no ale podawałem dość konkretne argumenty, zresztą on się kilka razy sam jakby zagalopował tam w stylu, że najpierw powiedział coś, na przykład powiedział, że było tak i tak, a po 5 minutach rozmowy już mówił odwrotnie, nie, więc no co mam ci powiedzieć, stary, to zadaj mi jakieś pytanie, że nie odpowiem, tak cię opisałem. Tą sytuację, jak wyglądała z mojej perspektywy, tak jakbyście byli, nie wiem, w miejscu, gdzie trzeba być cicho, a tutaj, wiesz, chłop po pierwsze z tego, co słyszałem, zagłuszał mnie często, jak mówiłem, bo sobie znaczy, odpowiedziałem. Widziałem, że Kasiusz ma taką tendencję, że lubi przekrzykiwać i jak ktoś coś mówił, to on właśnie bardzo dominuje mocno. Ciężko jest go znaczy, przegadać. Jedyne, co mi się bardzo nie podoba, że próbował postawić mnie w sytuacji, w opinii publicznej takiej, że to ty zadzwoniłeś. Że ja go co chwilę pytałem na żywo, czy mnie wyjebie, gdzie to kurwa wyglądało zupełnie inaczej. Ja to tylko się spytałem, może faktycznie 2-3 razy, bo było naprawdę grubo, bo już praktycznie waliliśmy się, a miałem wrażenie, że mnie może uderzyć z partyzanta, bo się czasami tak zachowywał. Ja nie ukrywam, że też się zachowywałem agresywnie. Więc się zapytałem, bo miałem raz wrażenie, że chce mi wypierdolić zaskoczenia, wiesz? Okay. I się go spytałem, ty, że jak masz ochotę mi zajebać, to mnie poinformuj. Szczerze to... I mu powiedziałem w ryj i się napierdalamy, ty znasz mnie Wojtek na żywo. Ty mi opowiadałeś o tej sytuacji już ostatnio, że była historia, kiedy spotkaliście się z Kasiuszem, tak? To było podczas właśnie, kiedy to było? To było, wiesz, to było po tamtej gali jakoś. No i mówiłeś mi, że on właśnie powiedziałeś mu, że on powiedział, że ci się, że ty jakby się postawiłeś w jakiś sposób. No tak, były momenty, gdzie już mi odbiło na przykład i ja właśnie mówiłem, dobra, wyszedłem od niego tak z 2 metry, mówię, dobra, dawaj się napierdalamy i on nie chciał, a były momenty, gdzie on chciał się napierdalać właśnie i wiesz. Tylko, że powiem ci tak, pomimo, że Kas już niby do rozsądnych ludzi nie należy, to wtedy za każdym razem, jak już dochodziło do bójki, to on był właśnie tym głosem rozsądku i jak ja chciałem już się raz bić z nim, to powiedział, co, najebałeś się? No i ja mu odpowiedziałem, no najebałem się. No i siedzieliśmy dalej i się kłóciliśmy, tak? Jak dwa debile, no ale no my piliśmy z 15 godzin alkohol, to już pomyśl, w jakim my tam
Znaczy ja wiem, w jakiej byłeś stanie, bo dzwoniłeś do mnie wtedy, stary, i pamiętam, nie? No, właśnie. My już tam ledwo staliśmy, nie? Tak, tak. Ale widzisz, bo z jednej strony jesteście kumplami, chociaż po tych przejściach byliśmy, już no. Teraz byliście bardziej. No. Powiedz mi, od czego się zaczęła wasza taka... Bo ja pamiętam, że to się zaczęło od tej popijawy, szczerze mówiąc, stary. Nie, to było coś takiego, że Boxdel zrobił ze mną wywiad po walce, czy chciałbym zawalczyć z Kasiuszem. Okay. No ja powiedziałem, że no jasne, że no kto by nie chciał obalić króla, coś takiego powiedziałem, bo wtedy samemu by się zostało królem. Jasne. I że w przyszłości, jeśli Kasiusz by chciał, to możemy coś takiego zrobić. I tyle, no i on, jego to oburzyło i zadzwonił do mnie przez telefon i mnie dręczył telefonicznie, gdzie mega, ja z Kasiuszem trochę znam go, wiem, że on jest specyficzny, nie ukrywam, że obchodziłem się jak z jajkiem, bo po prostu nie chciałem mieć z nim spiny, ale że nie byłem też typem pucera, w stylu, że nigdy do Kasiusza nie dzwoniłem, o dawaj się spotkamy czy coś, nigdy nie próbowałem się z nim przykumplować, nigdy, ani razu, wszystko szło naturalnie. Tak? Znaczy, tak szczerze, zwłaszcza przerwę, ale oglądając to, tego Cage'a, no face to face'a powiedzmy, powiem ci szczerze, że jak słuchałem ciebie, to wyglądało to tak, jakbyś nie chciał prowokować Kasiusza i po prostu no, jakbyś czuł przed nim taki respekt, że się go trochę boisz. No ale mordo, bo ty nie widziałeś naszych spotkań na żywo, to spytaj się drugiego szanownego włodarza, Krzysztofa Rozparę. No w sumie szkoda, że muszę się z takim w ogóle rzeczy tłumaczyć, ale ostatnim razem jak siedziałem się z Kasiuszem po spinie na żywo, no to byłem tym, co go zaczął prowokować i mu wysyłałem buziaczki na żywo i Kasiusz podszał i chciał mnie napierdalać, okay. A ja mówiłem, no to dawaj, aż w końcu i Krzysztof Rozpara nas rozdzielał tam z kolegą, Kasiusz podszał, ja też w pewnym momencie ja go poprowokowałem, ale zaczął używać takich słów w stosunku do mnie, że też w pewnym momencie wpadłem w szał. No i co? No i tyle, no ale później jak już się widzieliśmy, no to już był luz, no bo kurczę, no przecież regularnie się będziemy widywać na tych fejmach. Jasne. To każdy ma z wielu wrogów, no to co, mamy się zabijać na żywo za każdym razem? No nie. No kurwa stary, no co on ci powiedzieć? Wy się pytacie, czy się go boję, no to jak mam udowodnić, że się go nie boję? Mamy podejść i mu wyjebać z partyzanta? No to powiedziałem, jak będziesz gotowy na walkę, no to kurwa jestem. No, okej, okay. Wiesz, myślę, że ja czuję, że tutaj tak emocje buzują, że prezydent później do tej walki dojdzie. Myślę, że wiesz, też to tylko... no. Myślę, że też wiele zależy od werdyktu teraz twojej walki z Wiewiórem, bo to naprawdę ona będzie też jakby twoim sprawdzianem, można powiedzieć, bo tak naprawdę ludzie mają od ciebie teraz duże oczekiwania. Znokautowałeś w bardzo spektakularny sposób Adriana Polaka. Więc myślę, że widzowie chcą takiej weryfikacji ciebie teraz, czy faktycznie ten Amadeusz Ferrari jest takim kocurem i takim napierdalatorem, więc do ciebie, to będzie dla ciebie duży sprawdzian. Jak Ferrari się wytrenuje, jak się na przykład na kasę, nie ukrywam, że no byłoby to wyzwanie, żebym się chuj przygotował, to no na Kasia to wiadomo, że obóz życia, bo nie ukrywam, że trochę wiesz, wiewióreczkę to sobie tam lekceważy, bo to moja waga, a wiem, że jak to moja waga, to w tej wadze... Czyli ja właśnie zauważyłem, stary, że podchodzisz bardzo mocno lekceważąco do wiewióra, który jest mocnym zawodnikiem. Ja przełamuję w mojej wadze, ja przełamuję prędzej czy później przełamuję ludzi w mojej wadze, no tak na... No wiem, zobaczysz zresztą sam na walce, a Kasiusz byłby wyzwaniem, no tylko że... No ale stary, ale kogo przełamałeś? Kogo przełamałeś? No na no kurwa, no na sparingach? No, wszystkich. Wszystkich przełamuję, ciebie nie przełamałem, Wojtuś, bo... Okej, robiliśmy ludzie sparing, ja wiem, że tego nie może porównywać do treningów, kurde, wiesz, na sali. No. Ale dzisiaj, Amadi, tak jak cię lubię, tak dzisiaj... Jak i powiedziałeś, bo słuchajcie, ja robiłem sparring z Akopem. No. I powiedziałem w wywiadzie, że Akop był moim najcięższym sparring partnerem. No i że mnie obijał po prostu. No różnica poziomów jest naprawdę duża. Akop trenuje od 3 lat po 2 razy dziennie, a ogólnie trenuje 7 lat. I jak ty napisałeś mi, że ty byś pokonał Akopa, to stary po prostu się zagotowałem. Że wstój, to mógł pokonać, napisałem. Stary, ja ci powiedziałem, że ja ci mogę załatwić ten sparring. No tak, ale podałeś mi mnóstwo argumentów, po których napisałem ci, że ty, no nie możesz ty mieć rację. Zgadza się, bo to już jest, no wiesz... Powiem ci tak, nie znam tego gościa, więc jak podałeś mi, że on 7 lat ćwiczy 2 razy dziennie, to zmieniłem zdanie, że
No to może kurwa mi się wydawało. No nie, jakby nie przyklepałem się. Nie wycofałem się sam ze swojej. Jasne, jasne. Nie, poczułeś, wiesz, może ty jesteś wtedy taki mocny, kurde. I... Znaczy, wiesz co? Nie, po prostu sobie pomyślałem, że kurwa, jak on dwa razy dziennie przez 7 lat ćwiczy, to faktycznie może być pizda, że może się zagalopowałem. Okej, okay, no i fajnie, że się tak? Umiesz tego przyznać, bo moim zdaniem się... Ja nigdy nie wnoszę, że ja nie twierdzę, żebym najebał wszystkich. Po prostu w kategorii 7-7 nie twierdzę, że jest dużo jakichś super kocurów, wiesz, co mi chodzi. Chociaż teraz przyszedł pająk, ale okay. Ja nie zamierzam. Jak będę zawodowcem, to się będę bił z zawodowcami. Jak jestem freakiem, to się biję z freakami. Jasne, co mi chodzi? No dochodzi, dlatego wiesz, ścieżka moim zdaniem jest taka, że teraz walczę z Iwiulem, jak wiesz, by było zwycięstwo, to pewnie Kasiusz jeszcze jest Filipek po drodze stary, ty robisz się kolejnym takim kurczę, wiesz, gościem, do którego jest kolejka to naprawdę, nie? No wiadomo, wiadomo, no tak, no po części tak, no to kurczę, mam nadzieję, że się z federacją jakoś dogadam, bo tam wiesz, ty jakieś tam, no trochę źli byliście na mnie ostatnimi czasy. No, nawet nie wracaj do tego modu. No nie wracam, nie wracam. Nie ma co już wracać, dobra, idziemy do przodu, to, wiesz. Ale no słabo w takim razie wyszło, że ludzie myślą, że się obstarałem, ale jak ja się mogłem kogoś obstarać przez słuchawkę? No ludzie myślą, że się popłakałeś, stary. Ale, obiecuję mocno, tobie. Ale słuchaj, ja ci powiem ciekawostkę, nie? Ostatnim razem, jak Kasiusz do mnie zadzwonił i się pultał przez telefon, obchodziłem się z nim jak z jajkiem, aż w końcu się wkurwiłem i pojechałem do niego na live'a, sam do niego pojechałem, tylko po to, żeby mu udowodnić, że się go nie boję i to sam chciałem koniecznie do niego przyjechać, żeby wiedział. Okay. I ci powiem, że jak przyjechałem, to co, no już nie był, jakby przez telefon był kurwa właśnie taki jak na face to face, a jak przyjechałem, to już był miły. No jakby nie chcę sugeruję, że przyjechałeś do Kasiusza, cisnął tobie przez telefon, a jak przyjechałeś, to był miły. Tak. I to można sobie zweryfikować. Wiesz, ja bym chętnie do niego zadzwonił i to zweryfikował, już tak było. Stary, możesz sobie odpalić shota, jak miałem dwie pizdy pod oczami. Choćby nawet tak obrażał przy mnie Najmana i się przyjebał do mnie, że ja nie lubię Najmana, to ja powiedziałem, a ja do Najmana nic nie mam i powiedziałem swoje stanowisko i co? I jakby nie prów się, bo Kasiusz jest inny na żywo, inny przez kabel, więc niech się ludzie myślą, co chcą. Czyli sugerujesz? Słuchaj, ja nie chcę podważać autentyczności Kasiusza, bo ja powiem ci tak. Znaczy właśnie ją podważyłeś, powiedziałeś, że Kasiusz jest inny przez telefon, a inny przez, tak. Wiesz, na żywo. Tak. No bo jakby to w stosunku przynajmniej do mnie tak jest, nie? Dla mnie Kasiusz jest zawsze taki sam akurat. Tutaj muszę stanąć w jego obronie, że jak go widzę, wiesz... A ja powiedziałem w stosunku do mnie przed sekundą. Okej, w stosunku do ciebie. No możliwe. Czyli wiesz, czyli na żywo jak ciebie widzi, to jest inny niż przez kabel. No tak, no. Okay. No wtedy byśmy musieli napierdalać po prostu, tak? Na żywo, a wiesz, że ja jestem taki, że od razu pójdę do przodu, stary, no... Kurwa, no byku, powiem ci, ktokolwiek autentycznie z gali Fame MMA, kto jest, by się do mnie rzucił na żywo, nie obchodzi mnie, kto to jest z Fame'u, to ja jestem zawsze taki, że od razu podejmuję, kurwa, bitkę. Na żywo ja jestem, no co, no znasz mnie, Wojtek, wiesz, że do pewnego stopnia jestem, kurwa, w miarę agresywny. Jestem normalnym, łagodnym typem, ale jeśli szukasz guza, to automatycznie go u mnie znajdziesz. Nieważne, czy przegram, czy wygram, lecę na 100%. Ej, byku. I Kas już to wie na żywo, dlatego też... Wydaje mi się, no wie, że to było też ciężkie zderzenie dla niego. Nawet jeśli czuję się najlepszy, to wie, że to było ciężkie zderzenie, bo ja tanio skóry nie sprzedam. Ja, bo my mieliśmy prywatne rozmowy, ja mu mówiłem, że jakby chciał ze mną wygrać, to że lejemy się kurwa do śmierci, dopóki mnie nie zabije, to będę z nim się napierdalał. On zna moje podejście na żywo i wie, że nie jestem fejkowy pod tym względem, więc też myślę, że jakiś mimo wszystko respekt ma, pomimo że stara się pokazać mnie w świetle, że o, on na żywo, to go błagałem, żeby mi nie wyjebał. Gdzie było zupełnie odwrotnie, bo prawda jest taka właśnie, że... Może tam grubo, kurwa, lecieliśmy, stary. No, na żywo to żeśmy się cisnęli kilka godzin, ale różne były momenty. Różne były w sumie momenty, nie? Okej. Okay. A powiedz mi, proszę... Miałem do ciebie takie ciekawe pytanie. Popek. Czy powiedziałeś, że wszystkich pokonasz swoim MMA? Znaczy, że byś z każdym wyszedł na Fame MMA. Jest na przykład taki Popek, na ludzi przy tobą... Jakby się do mnie ktoś zwrócił, to wchodzę, no. Obojętnie z kim. Popka lejesz od razu. No, znaczy, no mordo, powiem ci tak, ja nie twierdzę, żebym pokonał wszystkich. Ja ci powiedziałem, że jeśli ktoś by się do mnie rzucił na żywo z Fame'u, to automatycznie bym odpowiedział ogniem mu. Okay. Chcesz się bić, to się najemy, no. Stary, jestem... Znaczy, ja wiem, że ty masz charakter.
Tego ci nie brakuje. I to jest zajebista cecha. No. Nie wolno wymiękać. Powiem ci tak, Wojtek, no. No ja was namawiałem cię na walkę z Kasiuszem, czy nie, poza kulisami? No, chciałbyś z nim zawalczyć, na pewno. No, no to, ale sam do ciebie dzwoniłem, żebyś mi kurwa ogarnął tego Kasiusza. Więc jaka jest tu w ogóle mowa o strachu? Znaczy ja wiem, że ty wiesz, że ty byś wziął tą walkę, że ty byś się nie wycofał z tej walki. Pytanie tylko jeszcze, czy byście dogadali się do zasad, do wagi i stale do całego szeregu innych rzeczy? Bo znowu do, wiesz... Do wagi byśmy się dogadali, bo ja mogę pójść w górę, ja jestem elastyczny. A do zasad, no kurde, nie ukrywam, że no na zasadach Kasiusza w boksie no to musiałbym liczyć właśnie na jakiegoś lucky puncha, ale bym no prawdopodobnie przegrał na jego zasadach z nim, bo po prostu on jest bokserem, więc mnie wyboksował. Ale na zasadach MMA myślę, że jak najbardziej. No, myślę, że bym zdziwił wiele osób. Okej, okay, czyli jednak mówisz, że w boksie w stójce typowo mogłoby być ciężko i tutaj... Ja ci powiem, jaki wniosek będzie z tej rozmowy. Taki jak z Boxdela, że walka się nie będzie zbliżała, a drama się rozpocznie, więc... Okej. Okay. Znaczy, nie ma co na razie rozkręcać dramy, teraz... No, właśnie rozkręciliśmy, nie? Skupy się teraz na wiewiórze. Wiesz, był taki telefon, było, a tutaj Kasiusz ruszył, ale skupy się na wiewiórze, powiedz mi, czy jesteś... Moja wojna z Kasiem prawdopodobnie internetowa drama i tak dojdzie, bo ja jestem typem, który nie będzie się dawał ciągle obrażać. Tylko, że po prostu, wiesz, to jest mi dziwnie, że kurwa... Naprawdę lubiłem Kasia i przez to ciągle się jeszcze gryzę do pewnego momentu, ale już moja cierpliwość też się powoli zaczyna kończyć, choć on zwolnił. Nie wiem jeszcze, co mówił w tym cage'u przed rozmową, bo obejrzałem tylko moją rozmowę z nim, nie? Mm-hmm. No, ale jak, no kurwa, jaki płacz, jak ja tam, słuchaj, no mówiłem, że Kasiuszowi, że skoro mówiłem mu w ryj, w oczy mu mówiłem, że się go nie boję, i nic nie zrobił, to przez kabel C miałem tam krzyczeć na niego, miałem go wyzywać, no. Tym bardziej, że byłem w towarzystwie... Znaczy no, widziałem, że byłeś na sali, więc rozumiem, dlaczego twój głos... Nie będę robił, no, nie będę robił patologii. Wiem, o co chodzi. Byku, kończymy, dzięki jakby za rozmowę, fajnie, że sobie wyjaśniliśmy. Ej, będziesz później kończył live'a, to ja się zareklamuję, że ja później będę robił live'a. Dobra. Tak później. Dobra, no. Kozak, to wbijać później do Amadiego. To trzymaj się, no. Byku, do zobaczenia. Cześć, cześć.